Cześć! Dzisiejszy odcinek jest nagrywany bardzo spontanicznie, ponieważ od kiedy dobiegła do naszych uszu bardzo smutna informacja o śmierci wybitnego aktora Kirka Douglasa, bardzo dużo osób napisało do mnie na Instagramie, napisaliście do mnie na Facebooku oraz tutaj w komentarzach, żebym poświęciła mu trochę czasu w naszych opowieściach. Ten wybitny aktor był jednym z największych aktorów złotej ery Hollywood. Był trzykrotnie nominowany do Oscara. Szczytem jego kariery była rola przywódcy niewolników w firmie Spartacus. Nie myślę o śmierci, myślę o życiu, mówił jeszcze nie tak dawno, podczas swoich setnych urodzin. Zapraszam Was na ten niesamowicie interesujący odcinek. Kirk Douglas, a właściwie Isur Danielowicz Demski. Urodził się 9 grudnia 1916 roku w Amsterdamie w stanie Nowy Jork i był amerykańskim aktorem filmowym. W 1996 roku został nagrodzony Oscarem za całokształt swoich osiągnięć. American Film Institute umieścił go na 17 miejscu wśród najbardziej wybitnych amerykańskich aktorów wszechczasów. Jego rodzice Berta i Harry byli żydowskimi imigrantami i pochodzili z terenu dzisiejszej Białorusi. W 1908 roku osiedlili się w Amsterdamie w stanie Nowy Jork. Ojciec przyszłego aktora był uzależniony od alkoholu. Oprócz tego, że rodzina. Żyła w skrajnym ubóstwie, również nie była szanowana. Rodzice Kierka nie mówili po angielsku ani słowa, dlatego uważani byli w lokalnej społeczności za analfabetów. Chodziło głównie o to, że nie bardzo odnaleźli się w Stanach, w swojej społeczności byli szanowani, a tutaj niestety bariera językowa okazała się być dla nich za trudna. Ojciec Daglasa popadł w nałóg alkoholowy. Daglas pisał o tym w głośnej autobiografii Syn śmieciarza. To dlatego, próbując zaskarbić sobie szacunego otoczenia, nauczyłem się języka, wyznał po latach. Od dziecka niestety nie był akceptowany przez swoich znajomych, jak sam podkreśla, bardzo często spotykał się z antysemityzmem. W rodzinnym miasteczku nie chciano go przyjąć do żadnej pracy, wytykano palcami, na różne sposoby szykanowano. Z dyskryminacją spotkał się również na studiach, gdzie jako Żyd nie mógł być członkiem żadnego z bractw. Mimo tego był bardzo dobrym uczniem i udzielał się sportowo. Już w wieku 14 lat postanowił, że zostanie aktorem. Wielu wtedy myślało, że to marzenie ściętej głowy, ale nie przy takiej determinacji. Zresztą, swoim ognistym charakterem, popisywał się od zawsze. Ten charakter dał sobie znać już na początku studiów aktorskich. Mimo to nauczyciele nie pokładali w nim za dużych nadziei. Podobnie było na uczelni, ale żeby nie być gołosłowną w tych obietnicach o tym, że właśnie Kirk miał taki mocny charakter, powiem wam, że gdy został na studiach skrytykowany przez jednego z wykładowców, rzucił w niego krzesłem. W późniejszych latach kariery wszyscy, którzy mieli przyjemność z nim pracować, mówili, że przyjemność ta wychodziła tak naprawdę później, bo sama praca w trakcie realizacji filmu często była dość trudna. Potrafił wykłócać się z reżyserami o najdrobniejsze zmiany w scenariuszu, a także nie szczędził im ostrych słów krytyki. Studiował język angielski. Wkrótce otrzymał stypendium na Amerykańskiej Akademii Sztuk Dramatycznych w Nowym Jorku. Chcąc uciec od biedy i upokorzeń, musiałem przeskakiwać marzenia. Nie ma silniejszego napędu dla ambitnego człowieka. Pieniądze na naukę zdobywałem pracując jako stróż, kelner, robotnik w stolarni. Później odbył służbę w amerykańskiej marynarce wojennej, od włączenia się USA do II wojny światowej w 1941 roku do jej zakończenia w 1945 roku. Po wojnie wrócił do kraju i zajmował się różnymi około artystycznymi zajęciami. Pracował m.in. W radiu, teatrze, reklamie oraz występował na Broadwayu. Na ekranie zadebiutował dość późno, bo w wieku 30 lat. Potem przez kilkadziesiąt lat wystąpił w 90 filmach i 9 sztukach teatralnych. Zanim w 1996 roku otrzymał wymarzonego Oscara, był do tej nagrody nominowany trzykrotnie za rolę w filmach: Czempion w 1949, Piękny i Zły w 52 i Pasja Życia w 56. Za rolę Vincenta Van Gogha otrzymał natomiast Złoty Glob, ale światową słabę zdobył jako Spartacus w 1960 roku w reżyserii Stanleya Kubricka. Na pewno kojarzycie go też z takich filmów jak Ostatni zachód słońca układ, czy był sobie Wajdak. Nie jednak o to tutaj chodzi, żeby wymieniać Wam filmografię. Chciałam tylko te charakterystyczne dla tego aktora Wam tutaj przybliżyć. Choć nie zawsze było tak kolorowo, były też nominacje jako najgorszy aktor. No i zresztą udało się raz wygrać złotą malinę dla najgorszego aktora za film science fiction Saturn 3 w 1980 roku. Takie wpadki zdarzały mu się jednak niezwykle rzadko, ponieważ wszyscy, którzy śledzili jego karierę, mieli z nim do czynienia, mówili, że miał niesamowitego nosa do dobrych ról i dobrych scenariuszy. On jest stworzony do kina, mówił o aktorze reżyser westernów Howard Hawks, zmysłowy, niepokojący, przykuwający uwagę od pierwszej chwili. Czasem się gubi, gra zbyt dużo, ale nawet w nieudanych rolach widać u niego to coś, czego nie da się osiągnąć techniczną perfekcją, mówił. Oczywiście Douglasa możemy kojarzyć jako eleganckiego amanta, łamacza kobiecych serc, ale nie zawsze. Równie dobrze wypadał jako waleczny heros w dramatach historycznych. Dał się poznać także jako reżyser i producent. Jego marzeniem była niezależność i udało mu się to marzenie spełnić jako kolejne na swojej liście, kiedy założył własną wytwórnię filmową. Chodziło też o obietnicę, którą złożył swojej matce. Powiedział jej, że kiedyś jej imię będzie wisiało na Broadwayu. Było to, gdy podpisał pierwszy w życiu kontrakt na milion dolarów. Słowa dotrzymał i kiedy zaprosił swoją mamę na premierę wyprodukowanego przez siebie filmu, kobieta ujrzała ogromny neon. Bryna Productions, bo to właśnie od jej imienia w 1955 roku firma wzięła swoją nazwę. Ostatni raz na ekranie pojawił się w wieku 87 lat w filmie Illusion, a chwilę wcześniej udało mu się zagrać w filmie z synem i wnukiem. Udał się na zasłużoną emeryturę, ale to, że zasłużoną nie znaczyło, że chcianą. Niestety nie pozwoliło mu dłużej sprawować swoich obowiązków zdrowie, a dokładnie udar mózgu, który przeszedł w 1996 roku. Choć po miesiącach pracy z terapeutą język do niego wrócił, umiejętność mówienia także to powiedział, że już nigdy nie będzie tak dobrze i pewnie czuł się przed kamerą. I mimo że na koncie ma niesamowite sukcesy jako aktor, scenarzysta czy reżyser, on zawsze podkreślał, że co innego było dla niego ważne. Na przykład, bardziej od swoich sukcesów filmowych cenił to, że odegrał ważną rolę w likwidacji czarnej listy z Hollywood, listy aktorów, reżyserów i pisarzy, którzy byli odrzuceni z powodu powiązań z ruchem komunistycznym w latach 50. W pewnym momencie ukazał się jego niesamowity talent do pisania. Jest autorem siedmiu książek, dwóch autobiografii Syn śmieciarza i wspinając się na górę, trzech powieści oraz dwóch książek dla dzieci. Ale wiecie, Sława, Blichtr, no i oczywiście kobiety. A Douglas jakoś bardzo od pani nie stronił. Miał opinię kobieciarza i to zresztą dość zasłużoną. Niejednokrotnie wdawał się w głośne romanse, na przykład z Marleną Dietrich, Ritą Hayward. Podobno kobiece wdzięki zaczął doceniać już w szkole średniej, gdzie miał romans z nauczycielką literatury. Niektórzy nawet twierdzą, że miał romans z Marilyn Monroe, choć sam Douglas miał o niej dość nietypowe zdanie. Na ekranie jest najseksowniejszą kobietą świata. Naprawdę w życiu nie była ciekawa i zawsze się spóźniała. Ale przejdźmy do tych najważniejszych kobiet w jego życiu, no bo chyba tak możemy śmiało nazwać żony, a było ich dwie. Pierwsza została nią 2 listopada 1943 roku i była aktorką. Chodzi o Diane Deal. Mieli dwóch synów: Michaela, który podobnie jak ojciec został słynnym aktorem, i Joella, młodszego o 3 lata. Jednak w 1951 roku doszło do rozwodu, a 3 lata później Kirk Douglas ożenił się ponownie z Anne Bidens, z którą również miał dwóch synów. Petera i Erika. Z żoną zamieszkał w dzielnicy Hollywood Beverly Hills, był już wtedy popularnym aktorem. Kobieta była amerykańską producentką filmową pochodzenia niemieckiego. Kocham ją, wyznawał niedługo przed śmiercią, a zapytany o sekret długowiecznego małżeństwa, odpowiadał tak. Zapewnia mi stabilność w tym oszalałym świecie, w którym żyjemy. Im dłużej ją znam, tym więcej o niej myślę. Małżeństwo z właściwą kobietą jest bardzo ważne. I dla wszystkich, którym wydaje się, że im dłużej w las, jeżeli chodzi o związki, tym gorzej. Powiem, że jeżeli będziecie brać przykład z Daglasa, to tylko najlepsze chwile przed Wami. Romantyzm budzi się po osiemdziesiątce, powinienem był wiedzieć, żyje wszak z dziewczyną, która pierwsza gotowa mi to powiedzieć, napisał w jednym ze swoich wierszy. Żona doskonale go rozumiała, akceptowała jego różne dziwne zachowania, a czasem również usprawiedliwiała to jego młodością. Wychowała go matka oraz siostry, i kiedy był jeszcze chłopcem, musiał pracować, żeby pomóc rodzinie. Myślę, że część życia Kirka to potworny wysiłek, by udowodnić sobie i zyskać uznanie w oczach ojca. Nawet cztery lata psychoanalizy nie zmienią dążeń, które zaczynają się od pragnienia, żeby sobie samemu udowodnić swoją wartość. Byli małżeństwem przez ponad 60 lat. Ale zacznijmy od początku. Poznali się w Paryżu w 1953 roku. Douglas był już wtedy znanym aktorem i pracował na planie filmu Ich Wielka Miłość. Anna była asystentką reżysera. Podobno od razu zrobiła wrażenie na Douglasie, jednak nie z wzajemnością. Aktor zresztą był wtedy zajęty. Jego narzeczoną była Włoszka. Aktorka Pier Angeli, ale sam tak mówił o dziewczynie, która skradła jego serce. Była zniewalająco piękna i różniła się od kobiet, z którymi byłem związany w Hollywood. Pomyślałem, że wezmę ją na kolację do najbardziej romantycznej i drogiej restauracji w Paryżu. Co na to jego obiekt westchnień? Odrzuciła te propozycje, stwierdzając, że usmerzy sobie jajecznicę. W ogóle takie właśnie tanie chwyty nie robiły na niej wrażenia, a to, że odrzuciła Daglasa, tylko rozpaliło jego mobilizację do tego, by podbić jej serce. Fakt, że nie zrobiłem na niej wrażenia, wywarł na mnie wrażenie. Postanowiłem ją zdobyć. Ale wiecie, grosz do grosza, a będzie kokosza, wspólny czas, który spędzali na planie, sprawił, że byli ku sobie coraz bliżej. Jednak wtedy producentka miała również narzeczonego i nie tak jak Douglas postanowiła, że będzie mu wierna. Ale, jak to mówią, Miłość to miłość i bardzo dobrze, bo spędzili ze sobą długie, długie lata, ale ich małżeństwo zdecydowanie nie było standardowe. Wybaczali sobie zdrady, o niektórych było głośno, ale to nie tylko tak, że po prostu były te zdrady i oni sobie je wybaczali. Oni wręcz się o nich informowali. Żona powiedziała, że wiedziała o wszystkich podbojach swojego męża, bo była jego przyjaciółką i mógł się jej zwierzyć sama, choć miała tych romansów mniej, również. Zaglądała czasem poza małżeńskie łoże. To nierealistyczne, by wymagać w małżeństwie pełnej wierności, stwierdziła w przytoczonych już wcześniej wspomnieniach. Kirk zawsze mówił mi o swoich romansach. To właśnie szczerość i przyjaźń stanowi najmocniejszy filar naszego małżeństwa. Miałam mniej romansów niż mój mąż, ale także wiązałam się z innymi partnerami i korzystałam z życia. Oczywiście, jak dobrze wiecie, Michael Douglas, czyli najstarszy syn Kirka, również jest aktorem bardzo utytułowanym, ale to nie jedyny aktor w tej rodzinie. Aktorstwem zajmował się także najmłodszy syn Kirka, który zmarł tragicznie w 2004 roku, Eric. Pozostali synowie również związali swoją przyszłość z Hollywood i zostali producentami filmowymi. Także wiele wnucząt zajęło się filmem. A teraz taka ciekawostka z 1966 roku, kiedy to Kirk Douglas wraz ze swoją żoną Ann przyleciał do Polski. W ramach wizyty Douglas odbywał spotkania z młodzieżą na Uniwersytecie Warszawskim oraz w łódzkiej szkole filmowej był bardzo postępowy, szedł z duchem czasu, interesował się nowinkami i można powiedzieć, że był jednym ze starszych blogerów, bo nawet założył swojego bloga, który był często czytywany przez jego fanów, a kiedy go prowadził miał 92 lata. Później kiedy już nie grał nawet w takich bardzo ważnych momentach dla jego syna Michaela, pojawiał się z nim podczas oficjalnych wyjść. Miał 100 lat, kiedy udzielał jubileuszowego wywiadu w w którym żartował, że gdy już dożyje dwusetki, znów będzie udzielał jubileuszowego wywiadu. Oczywiście taka długowieczność jest bardzo pożądana przez wiele osób. Wiele osób marzy o tym, żeby dożyć tego wieku 100 lat, no przecież sami sobie też śpiewamy ciągle 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam, kiedy tylko mamy urodziny. Nie jest więc dziwnego, że aktor często odpowiadał na pytanie, w czym tkwi jego sekret. Ludzie zawsze mnie o to pytają, jak żyć długo i zdrowo. Nie mam przepisu, ale myślę, że wszyscy mamy powód, by tutaj być. I skoro wyszedłem cało z katastrofy śmigłowca, przeżyłem udar, to po to, żeby zrobić coś jeszcze dobrego na tym świecie, zanim z niego odejdę. Zmarł 5 lutego 2020 roku w Kalifornii w wieku 103 lat. O jego śmierci poinformował syn Michael Douglas. Z wielkim smutkiem informujemy, że w wieku 103 lat opuścił nas Kirk Douglas. Był legendą, aktorem złotego wieku kina. Życie Kirk'a było niezwykle twórcze. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę filmową, która przetrwa przyszłe pokolenia oraz historię wybitnego filantropa pracującego na rzecz społeczeństwa i pokoju na świecie. Mówił o ojcu Michael. Jego śmierć skomentowało zresztą bardzo dużo popularnych osób, między innymi synowa Katrin Zeta-Jones. Będę cię kochać do końca mojego życia. Już za tobą tęsknię. Śpij dobrze." trzy lata młodsza żona aktora nadal żyje i przebywa w ośrodku opieki, gdzie do tej pory aktorzy przebywali sami, otoczeni najlepszą opieką specjalistów. Dajcie znać, jaki był wasz ulubiony film z tym aktorem. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie wiadomości, które do mnie napisaliście. Bardzo się cieszę, że zawsze trzymacie rękę na pulsie i że jesteście ze mną w stałym kontakcie. Liczę na Was również w przyszłości, dlatego nie zapomnijcie napisać w komentarzu, o kim chcielibyście kolejny odcinek, a my widzimy się oczywiście już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!